Siema, to Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. Jest na tą chwilę 11 czerwca, święto, więc popołudnie 3-4 godzinki powędkujemy i zobaczymy, co uda się złowić. Oto na tej miejscówce jedną zarzuciłem na metodę z cukiereczkiem, druga klasyk na pinkę i klasykiem i metodą obłowimy tą miejscówkę. Więc drodzy Państwo, w ten świąteczny dzień krótki wypad wraz z dwoma kolegami, którzy są tam dalej za cinkami, zaraz pokażę. Wszystko na oko zajęte, zbiornik w Suchedniowie, woda no kill i tak to się prezentuje. Kilkagodzinny wypad i zobaczymy, co przyniesie na klasyku i na metodzie, więc zostańcie ze mną. Zapraszam na najnowszy krótki film oto z tej miejscówki Suchedniowa, a więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga i jedziemy z tym koksem. Zapraszam. Jak widzicie, jest godzina 15:28, czwartek, 11 czerwca. Więc w samo południe, wszystko pozajmowane, tak mówiłem, na obkoło, ciężko o dobrą miejscówkę, więc z tej strony, od tej strony teraz się tu zadomowiłem. No i zobaczymy, raz na tym zbiorniku tu, raz tu, raz tu, teraz z tej strony i zobaczymy, co z tej strony nam przyniesie dzisiejszy wypad. Kilka godzin, więc zobaczymy. Myślę, że po rybie z klasyka na koszyk pinkę i na metodę na cukiereczka coś powinienem złowić, ale to zobaczymy, więc bądźmy cierpliwi i wędkujemy. Wędkujemy i wędkujemy, czekając na pierwszy odjazd i pierwszą rybkę. Ok. Tu mamy sygnalizator brań, a tutaj dygającą szczytówkę, którą obserwujemy przy dzisiejszym wędkowaniu. Dobrze. Łowisko nienęcone, miejscówka nienęcona, łowienie z marszu. Taki krótki wypad z kolegami w ten świąteczny dzionek. Koledzy są, Darek już zaliczył. Na którą mieszankę? No, na tą twoją. Klasik. Okej, pokaż. Ładna, proszę zobaczyć. U kogo? U ciebie, Darek? Tak. To pierwsza rybka. I rybka, łoteczka wraca. Ja jeszcze na zero, ale gratulacje. Dziękuję bardzo. Jeszcze kolega i tak mówiłem, jestem dzisiaj z kolegą Darkiem i z kolegą Marcinem, tak zwanym młodym bojsikiem. Zobaczcie, zaraz nam repertuar Jestem Szalona będzie i będzie w pytkę. Jak złapę, to zaśpiewa. Jak złowi, to zaśpiewa, ale nie Marcin, zobaczcie, z bojsu. I drodzy Państwo, no i powędkujemy wspólnie razem. Darek już mieszankę nabił jaśniutką. No mówię ci, to jest dobra zanęta i kilka godzin połowimy, a że wszystko dzisiaj było zajęte, jest święto, więc taka miejscówka, nie inna. Więc zostańcie z nami, zobaczymy, co uda nam się jeszcze złowić. Tak samo Marcinowi, jak i mnie, tak aby nie być na zero, Darek już rybę zaliczył, więc czekajcie na kolejną rybę, tak aby my z Marcinem nie byli na zero. Tak jak mówię, przygotowałem mieszankę, trzeba wykorzystywać, testować. Tym razem już sprawdzoną mieszankę Gold Pro Classic od Marcela. Dedykowana pod leszcza, ale doprawiona dzisiaj na karpia. Na karpia doprawiłem ją. No i tak przygotowana do koszyka. Tak i pod metodę. Tylko do metody jeszcze dodałem pelecików drobnych troszkę, żeby to lepiej kleiło, trzymało się, wabiło. No i koszyk oto z tą mieszanką udarka. Tak i u mnie. Więc czekamy. Zobaczymy, co u mnie się skusi.
I chyba prawdopodobnie pierwsza rybka. Zobaczymy. Kręciołek, Chińczyk. Nie ma. Nie ma, ale branie było. Pokażę wam zestaw, jaki dzisiaj używam. Jest tak. Stoper. Stoper, koszyk, nakręt, liku, przesuwa się, znów stoper, skrętka i poniżej skrętki jest spinka do szybkiego wymiany przyponu. Przypon 60 cm i trzy pinki. I tak zestaw na przelotowo wygląda. Ok, więc przerzucamy i czekamy na pierwszą rybkę, ale branie już było, to już jest dobrze. Ok, żyłkę nawinąłem 0,25, 150 metrów mi weszło bez podkładu, bądź wydaje się, że za dużo, ale zobaczymy, jak się ułoży po kilku rzutach. Ona wody nabierze i trochę inaczej się ułoży, ale mi się wydaje, że jest dobrze. Dobrze, przynajmniej nie spada. Przy rzucie nie spada 25. Dlatego 25 nawinąłem, dlatego że jest przy kowrotku tym, którym zakupiłem. Jedna tylko metalowa szpula, nie ma zapasowej, więc 25 tak, aby większymi koszykami cięższymi machać, więc dlatego taka średnica tej żyłki. I tak zestaw się prezentuje, który teraz nabijam koszyk i przerzucamy. Ok. No coś tam skubię. Jest prawdopodobnie, zobaczymy. Pierwsza ryba. Zobaczcie. Nieduża, ale nie jestem na zero. Mała płotka i przerzucamy zestaw. Nie ma siły nawet pociągnąć. Chyba że zawiesiło się jakieś drzazga. Ale się bawi, bawi. Zobaczymy, co Chińczyk daje radę, ale rybka nieduża. Tak mówiłem, nawet nie ma siły. Dlatego, drodzy państwo, rzadko łowię nadgającą szczytówkę z wykorzystaniem robactwa, bo widzicie sami, co się dzieje. Robaki te same. Od razu przerzucę do klipa. Do klipa. I od razu stawiamy. Stawiamy. I to wszystko w temacie. Zanęta tam jeszcze była, bo branie praktycznie z opadu, mocniej ubiłem. Teraz letko ułoży się zestaw w wodzie, to podciągniemy trochę. Z gruntu nic, a tutaj widzicie. Tak mówię, dlatego rzadko łowię nadgającą szczytówkę na wodach PZW, na pinkę, dlatego że drzazgi biorą. Można połowić dużych ryb, ale w większości to drobna ryba. Skubie. Dlatego większość moich filmów jest z wykorzystaniem gruntówek, federów i na metodę. Dobrze wędkujemy i czekamy na kolejne wskazanie i kolejną rybkę. Zobaczymy co. Coś jest, ale drodzy państwo, kisie wygina, dlatego że
Podajnik jest koszyk 60 gramów, a szczytówka jest dwójka do 56 wyrzutu. No to tak wydaje się zaczep. Zaczep. I zobaczcie, takie drzazgi biorą. Ok, zanęta w podajniku jest, więc tylko zmienimy robaczki na świeże. I coś się dzieje, ale drobne rybki, drobne, jak sami widzicie. Więc przerzucamy zestaw, uważając, żeby nie złamać kija, tak mówię, bo jest dwójeczka do wyrzutu. Do 56, a ja sam koszyk założyłem 60, bo szybko się spakowałem, koledzy zadzwonili, to szybko parę koszyków wrzuciłem, akurat wszystkie od 50 do 60, kryte, nie kryte, więc założyłem 60 plus zanęta, to około 90 gramów ma już branie, ale zobaczcie, co się dzieje. Zopadł, ale drzazgi. Ok, czekamy, ale już branie było zopadło. Ale czekamy na coś większego. Zobacz, tak mówię, jeszcze się nie wypukało, no ale dlatego nie lubię łowić na robaki. Wiecie już dlaczego. Rzadko używam klasyka oraz pinki, dlatego że biorą właśnie takie ogryzki, więc zakładam świeże robactwo i przerzucamy. W łabędzie płyną 2, 4, 6, 8 małych i parka. A my wędkujemy te drobne rybki, obławiając zawsze to coś. Liczę na metodę, na jedno konkretne branie, ale czy się doczekam, zobaczymy, na jakieś cukiereczka. Na razie na metodę nic, ale czekam. Zarzucone, więc czekamy. Zmienię przy okazji branie było. Nie wiem, czy ryba siedzi, bo takie wielkie, że nie ma. Ale przy okazji sobie koszyk zmienię na mniejszy, drodzy widzowie. Zmienimy koszyczek. Tu było 60. Szybka akcja, jak to się mówi, szybka piłka. Szybka piłka i mamy tutaj 30. Założymy 30 kielicha i teraz bezpiecznie będę mógł zarzucać wędką. Nie chciałbym złamać, bo wiecie, dokupić szczytówkę to tylko w Czechach 200-100 raczej. 127 zł szczytówka sama do Shimano kosztuje i tylko można kupić w Czechach, a jeszcze przesyłka to koszty przesyłki same 40 zł. Dobra, ok, przerzucamy, zakładamy świeże robactwo i przerzucamy zestaw. Ok, mieszanka nabita i tak to się prezentuje. 30 gramów teraz to bezpiecznie będzie można rzucać, wezmę tylko stoper niżej, tak w razie co, jak pojedzie, to żeby szybciej się zacięła. Ok, zestaw gotowy, Chińczyk przygotowany i zarzucamy zestaw. O, widzicie, na 30 to pięknie i wszystko w tym temacie. Miałem 30, jednak
jedną, bo tak szybko się pakowałem. Okej, okay. I czekamy na jakąś rybkę, ale na metodę, na cukierka, czy coś się zahaczy, zobaczymy. Bądźmy cierpliwi, a cierpliwość, jak to się mówi, zostanie wynagrodzona. Przynajmniej tak powinno być, że człowiek cierpliwy zawsze powinien być wynagrodzony za swoją cierpliwość. Zobaczcie, zmiana koszyka. Zanęta jeszcze się nie wypukała. Zobaczcie, w środku, a rybka od razu atakuje. Ale zobaczcie, jakie drzazgi. Więc to samo branie do brzegu. I znów coś jest. No ale takie ryby to... Zobaczcie. Ryba za rybą. Jakby tam propozycje po 5 000 Okej. To akurat się wypukało, bo mniej, raczej nie nabijam mocno. Zmiana robaków i ryba za rybą. Zobaczcie, lekko nabijam, przelotowo. I co mamy? Supeł. Drodzy widzowie, mamy supeł i w tym miejscu może nam żyłka szczelić. O, widzicie, na suple. Więc musimy szybko zmienić przypon na świeży. Haczyk zostawimy. I założymy szybko świeży przypon na zwykłej żółce. Okej. Okej, mamy spinkę. Tylko musimy z powrotem założyć robactwo. A na metodę nic. Założymy 4 sztuki, 1, 2, 3, 4. Dlatego, że łowi się małe ryby, łowi, ale w razie bonusu w tym miejscu, gdzie był supeł, poszłaby żyłka i by było trochę przykro. Okej. Jedziemy z tym koksem. Czekam na jedną rybę, ale na metodę. A czy się doczekam, zobaczymy. Na razie obławiamy na pinkę, łowisko. Darek też tylko jedną tą płotkę na początku miał. Kolega na razie nic. No a ja już ponad 10 rybek, ale widzicie jakich. Widzicie jakich. Więc wędkujemy. Czekamy na coś fajnego. Na tę metodę liczę. Cały czas ich stoi. Jeszcze z pół godziny.
Może godzinkę i zmienię przymęty, ale nie będę przerzucał. Jakby zanęcił sobie miejscówkę, kilka szklanek, to by dało lepszy efekt, ale na kilka godzinek to wiecie, nie wiadomo, bo w każdej chwili Boże Ciało jest, a Boże Ciało zawsze pada. Pamiętajcie o tym, że w Boże Ciało przeważnie zawsze pada deszcz i myślę, że dzisiaj też nas pogoni. Więc w każdej chwili możemy się spakować, więc dlatego taki szybki wypad na ryby bez nęcenia. No ale zobaczymy. W plecaku jeszcze na dnie znalazłem taki koszyczek. Nowość też od chińskich przyjaciół z AliExpress. Jeszcze foliowane. No ale widzę, że gramatura jest mniejsza. Zobaczcie, odkryty 30 jest albo na przelocie, no albo można zawiesić i w tej pozycji dopiąć, więc taki koszyczek, który ma większe szparki niż ten teraz, więcej towaru wyjdzie i będzie się z góry wabił. Tamten jest z mniejszą średnicą oczek, ma drapieżnik okoń albo mały szczupaczek, więc przełożymy teraz ten koszyczek, ale to za chwilę. To zobaczymy, jak to idzie. Koszulkę się zdejmuje. I teraz trzeba się całość wyciąga, wyjmuje. Założymy koszulkę. I teraz, jak to idzie dalej. Zobaczymy, tędy nie. Jak to idzie? Chyba tędy, tak, o. No tak, od dołu. Okej, o, i tam założymy. 30 gramów będzie akurat. A to na przelot schowany. Zamówiłem kilka koszyków. Tak mówię, z AliExpress. No i zobaczymy, jak się spisują. Spiszą. Okej. Chyba będzie padało Boże Ciało, to tradycją, ta tradycja musi być, że Boże Ciało musi padać. Więc nas pogoni chyba, ale rybkę jakoś mam. I tak mówię, zaraz ściągnę zestaw i założę tą 30. Okej. Dobra, było branie, ale się prawdopodobnie chyba nie zacięło. Ale jakieś szarpnięcie było. Zmienimy od razu koszyczek na ten od chińskich przyjaciół. Zobaczymy, co są warte, jak to lata. Ok. Ściągniemy ten Matrixa. Założymy większy, ale o tej samej gramaturze, czyli 30 gramów. Dobrze. Zacząłem robactwo. Zobaczcie, tak jak mówię, branie było. Cztery sztuki. Widzieliście? I znów coś niewielkiego. Chcę zobaczyć, jak kowrotek pracuje, ale oczywiście na większych rybach. Nie na takich, ale co zrobić, takie biorą. Więc koszyk się zdał. Ok. Tylko czekamy tak, żeby wypróbować nowy nabytek. No ale ładnie żyłkę układa po pierwszym teście. Kręci na razie. Hamulec chodzi. No i zobaczymy, jak się spisze na czymś większym. Więc
robaczki zmieniamy, zakładamy zanętę i wędkujemy dalej. Pierwszy raz jestem na tej miejscówce, tutaj oto z tej strony wydeptane jest, ale to może być wydeptane przez wędkarzy, którzy spinningują takie stanowisko. Myślę, że tu będzie głębsza woda niż w tych miejscach, co łowiłem na tym zbiorniku do tej pory. Tak myślę, że tu jest głębiej. A miejscówka może być nietrafiona na grunt. Ciężko mi powiedzieć, jak ktoś ogląda moje filmy, to jak napiszę w komentarzach, czy w suche dniowie akurat w tym miejscu, co teraz siedzę, niedaleko tamy. Zobaczcie, tutaj jest dobra ta miejscówka, czy z gruntu oczywiście, czy dobra jest miejscówka, czy tak mówię, jest tu głęboko i trzeba, mi się wydaje, bliżej rzucać, gdzieś 20 metr najdalej, ale mam już na 30. w szóstym metrze, więc tak łowię. No pierwszy raz jestem na tej miejscówce, bo wszystko było zajęte, no i widzicie, z gruntu nic, a na pinkę maleństwa, więc ciężko mi powiedzieć tak z marszu o tej miejscówce, w tym miejscu, czy jest głęboko, płytko, więc w komentarzach proszę. Jeśli ktoś łowił na tej miejscówce z gruntu czy na spławik, niech się wypowie. Komentarz mile widziany. No i wędkujemy dalej. Dobre i to. Drodzy Państwo, nie ma co narzekać. Dobrze, że chociaż drobne ryby biorą. Tak to bym był na zero, jakbym dzisiaj liczył na dwie gruntówki, dwie metody, a tak to chociaż jakaś zabawa jest z tymi małymi rybkami. Nie jestem na zero, to jest najważniejsze. To tak mówię, klasyk uratował mi skórę, tak aby nie być na zero, i nie jestem. A na metody to sam jestem zdziwiony, że nawet podciągnięcia nie ma, już dwie godziny ponad i nie ma podciągnięcia, nawet wskazania. Ale przerzucamy klasyka i wędkujemy jeszcze. Więc drodzy Państwo, koledzy stwierdzili, że idzie potężna chmura, jest godzina 18:50, więc kończymy na tym tą imprezę. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Darek, wyrzuciłeś zanętę? To daj ją. I tak, drodzy Państwo, to leciało. Gadajcie, co połowiliście. Nie będę śpiewał, bo nic nie złowiłem. Nic nie złowiłeś? A ty, Darek, ile miałeś? Jedną. Jedną tylko? Ja miałem ponad koło 15. Wszystko drobne, to miałem drobne płotki. Wiesz, krąpika, takie jak dłoń. To ta chyba twoja płotka była największa. Zobaczymy na filmie. No i drodzy Państwo, tak to leciało. Ogromna chmura idzie, więc zawijamy się. Niedługo połowiliśmy, ale... Myślę w pogodzie, że będą burze jeszcze. No ale burze dzisiaj zapowiadają, bo święto, tak jak procesja przejdzie, to zawsze święta przeważnie, wiesz, zawsze pada, nie? I dzisiaj
tak, żeby uniknąć zmok, żeby mnie zmokli, więc zawijam się. I tak to leciało. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze i do następnego się mapy z kolegami Darkiem i Marcinem, wiecie, z Bojsikiem. Siema. Z Bojsikiem. Siema. Do następnego. Widzicie, posiedzielibyśmy dłużej, ale trzeba zawijać się. Ale zobaczcie, przez te 3,5 godziny mamy to do nic. Nawet skazania. Tylko sam koszyk. Okej. Tylko sam koszyk. Okej. Jeszcze branie na zakończenie. Jak widzicie, 17 chyba rybka na zakończenie imprezy, ale widzicie co, więc baja i zwijamy sprzęty. I jedziemy do domu.